Cześć, dzień dobry, witam, heksymalista na kanale Mental Game w czwartek. Dzisiaj kilka tematów, przejdę przez moją tablicę, tutaj kilka rzeczy jest, które chciałbym poruszyć, ale na początek i być może nawet i większość tego materiału to będzie tak może, tak powiem, adekwatnie do nazwy, tak, Mental Game, i chcę poruszyć kilka kwestii właśnie mentalnych, ale myślę, że będzie to w pewien sposób nawet może pouczające, może ciekawe, na pewno będzie to na moim przykładzie, także mam nadzieję, że Was to zainteresuje. Skąd w ogóle mi wziął się pomysł? Wczoraj widziałem kolega X-Grosz wrzucił takiego tweeta, tak? Gdzieś w restauracji, w ogóle pozdrawiam Kryptokamikadze, prawdopodobnie gdzieś w Sanoku sobie w restauracji wisi kartka, że płacąc gotówką 10% taniej. Ja nawet napisałem tutaj, o zobaczcie, mój komentarz, że w trzy miasto, tak w Trójmieście jest to często spotykane. Ja naprawdę to często spotykam. I teraz, kiedy widzę taką kartkę, to w mojej głowie, i podejrzewam, że jak i większości z Was, no bo patrząc na te komentarze, to widzę Wasz optymizm. No i mój też. Ja patrzę na to, wchodząc, i myślę tak, wow, wspierają gotówkę, czyli rozumieją jej znaczenie. Ja też wspieram, ja też rozumiem, tak? Mają świadomość tego, jaka jest ważna, jak rządy globalnie próbują ją eliminować, że gotówka daje wolność, nasz ostatni bastion wolności, tak? Ja też to wszystko rozumiem, ok? I nagle podchodzę, zamawiam i wyciągam telefon i płacę telefonem albo kartą. Jednocześnie czuję taki trochę taką właśnie gorycz, że no nie mam gotówki. I to jest właśnie ten moment tego zdarzenia, bardzo ważny moment. Mam nadzieję, że u Was też tak by to zadziałało jak u mnie. Bo w tym momencie ja, jakby do mnie to bardzo dociera. No bo to można też przełożyć sobie na nasze życie codzienne, na bardzo wiele aspektów, na inwestowanie, na relacje. No na przykład, słuchajcie, pomyśl sobie tak, ktoś zapyta Ciebie, albo sam sobie powiesz, no ja się zdrowo odżywiam. Naprawdę? A kiedy ostatnio na przykład naprawdę zastanawiałeś się, co wkładasz do buzi? Z czego to jest zrobione? Jaki to ma skład? Jak to powstało? Co nie? Albo na przykład dbam o swoje zdrowie. Ja jestem zdrowy, dbam o zdrowie, oczywiście. No ale czekaj, nie. Na rowerze jechałem ostatnio 8 lat temu, na siłowni byłem 6. Tak w sumie to nic nie robię. Wstaję, chodzę do pracy, nie? Na przykład. I tak dalej, nie? Bo to może sypać jak z rękawa. Dbam o relacje w mojej rodzinie. Naprawdę? A co robisz? Na przykład, nie wiem, po powrocie z pracy, tylko mówisz, że jesteś zmęczony i iż odpocząć, czy może coś, wysilać się jeszcze, może, czy dbasz na przykład o to, aby wyłuskać czas i zabrać żonę na randkę, jak za dawnych czasów, na przykład, nie? Albo lubię czytać książki. A ile w tym roku przeczytałem książek? Lubię to, lubię tamto, nie? Do czego zmierzam? Myślę, że już widzicie. Często nie tyle, że chcemy innych oszukać, ale oszukujemy samych siebie. Lub też, no jest też, jak pamiętam, taki psychologiczny aspekt, że człowiek przedstawia sobie, siebie w lepszym świetle niż ktoś by cię odebrał, niż ktoś by spojrzał z zewnątrz. My myślimy o sobie lepiej, tak? Zawsze kilka punktów wyżej. No tak, jesteśmy być może tutaj w pewnych aspektach dobrze, no ale w pewnych na pewno gorzej, nie? To ma też tą swoją ciemną stronę. No i teraz w tym przykładzie myślę, że już dokładnie widzicie, o co mi chodzi, nie? Aby czasami sobie spojrzeć na to, hej, czy naprawdę ja to robię, to wszystko, o czym sam myślę nawet, że robię? Czy tylko to jest powiedziane i tyle, nie? I tak samo właśnie od czego zacząłem, nie? Od tej gotówki, jak tym płaceniem gotówką. Ktoś będzie tłumaczył, na przykład może samemu sobie chciał przetłumaczyć, że no ale, no bo jest coraz ciężej wypłacić gotówkę. Bankomatów jest coraz mniej, w bankach kolejki okropne, tam nie chce mi się wchodzić, no dlatego jest tak ciężko, nie? No ale słuchaj, to nie ma być łatwo. Jeżeli chcesz, jest jakiś problem i widzisz rozwiązanie, to nie może być łatwo. To zawsze musisz więcej energii ponieść. No tak działa świat. Jak zależy ci, aby mieć gotówkę, kiedy jednocześnie wiesz,
że komuś zależy, byś jej nie miał, to naturalnym jest, że musisz wysilić się, aby ją mieć. No niestety, nawet w tym przykładzie, to wam powiem taki właśnie no, mój case. Całkiem niedawno wybrałem się do banku, już nieważne jakiego, bo to wszystko jeden pies. I byłem z teściem i chcemy wypłacić stówkę, nie? 100 tysięcy złotych. Oczywiście czekamy w kolejce 40 minut, tam jak w Biedronce, nie? 5 okienek, ale tylko w jednym kasa otwarta, standard, w końcu się dostajemy. No i mówię temu panu w okienku, a on takie oczy, że co panowie, nieumówieni? No to ja jeszcze większe oczy i no nieumówieni, no dlaczego, nie? No czekamy tu 40 minut już, no co jeszcze trzeba, nie? No proszę państwa, powyżej 20 tysięcy trzeba poczekać 3 do 7 dni, aż dostaniesz informację, że łaskawie możesz przyjść po gotóweczkę. No i kurczę, ja sobie myślę, wow, nie? Przy tej inflacji, przy tym jak pieniądz jest już coraz mniej warty, przecież 20 koła dzisiaj to też nie jest duży pieniądz, nie? I teraz wiecie, o co chodzi. Ja podejrzewam, że oni po prostu w tym czasie sprawdzają, nie? Ktoś tam z centrali patrzy, czy czasami twoje pieniądze tobie się należą, czy czasami nie ma czerwonych flag, a może to jest jakiś powód, jakiś przelew był taki, może przelew zagraniczny, tutaj jakiś kurczę z Palestynki, ktoś wysłał ci kolega, to może ci przy okazji zablokujemy to i powiemy, że może pierzesz brudne pieniądze i może nie musisz, może musisz się tłumaczyć, co nie? Czy to ci się należy, czy ty możesz tego użyć? Więc tak podejrzewam, to jest tylko moje, wiecie, tak sobie myślę. No ale dlaczego ty masz czekać 7 dni na wypłatę swojej stówki, nie? No to jest niedorzeczne, nie? Dlaczego na przykład przedsiębiorca może 15 tysięcy gotówką zapłacić, a wszystko powyżej musi kartą? Co to jest 15 tysięcy dla przedsiębiorcy? To kuźwa, co on ma kupić sobie? Papier toaletowy, kurczę, do firmy? I tak dalej, nie? Tych przykładów pełno. Więc no z pewnością gotówka jest nam obrzydzana i też z pewnością płatność bezgotówkowa jest łatwiejsza. Oczywiście, że telefonem się świetnie płaci. Ja bardzo lubię telefonem, płacę też w wielu miejscach, no ale tu się rozjadę, jakby, bo zgubię mój wątek. Wątek był jakby sedno takie, nie, że raz, no oczywiście gotówka jak najbardziej, ale dwa, czasami życie nam podsuwa takie właśnie sytuacje, takie zdarzenie, gdzie możesz sam sobie zauważyć, hej, czy ja faktycznie działam w tym, co myślę, że działam? Czy ja faktycznie wspieram gotówkę? Czy tylko o tym gadam, myślę, a tak naprawdę ostatni raz trzymałem 100 zł miesiąc temu i tak dalej, nie? To jest na pewno coś, co... No i te inne przykłady, o których wam właśnie powiedziałem, które z tym się mogą też jakoś łączyć, no bo to wszystko często w życiu właśnie tak wygląda, nie? Okej, okay, przejdźmy dalej przez tablicę, bo kilka newsów. W poniedziałek mówiliśmy o czym? No o Doxie, tak? Ponieważ był launch Doxa. Ja też nazwałem ten film, napisałem, że sukces Dox. Widziałem komentarze, ktoś napisał, panie, jaki sukces, i tak dalej, dostałem $20. Słuchajcie, ja nie patrzę nikomu do portfela, czy ty dostałeś 20, czy ja 40, czy on 80. Mi chodzi o to, generalnie, jest sukces, czyli wystartowało. Jeszcze zobaczcie, w jakich warunkach. Durow zamknięty, Bitcoin nurkuje, co nie, warunki były złe, a start był bardzo dobry. Z automatów skoczyło na 600 milionów market capu. W tej chwili chyba nawet jest 800, ponad 700. Także z tej perspektywy takiej szerszej, tak? No i zobacz, nawet to, że nawet tu dumpu nie było, patrz. Tu wystartowaliśmy i kto tutaj nie sprzedał, to nawet teraz jeszcze, zobacz, rosło, co nie? Także jak najbardziej jest to sukces Doxa. To, że dystrybucja była taka, a nie inna, to, że w tym airdropie milion osób dostało tam po groszowych, wiesz, jakieś grosze, no, a nawet być może to właśnie miało wpływ na to, że nie było tego dumpu, no bo mało było takich dużych walletów, a dużo małych, no
ja też wam często powtarzam, no zrzucać 20-40 dolarów szybko na, no to realizować ten zysk, no, no jaki to zysk? No to jest śmiechu warte, więc ja też nie uważam, żeby to było, żeby było coś tutaj do realizacji, nie? Także może też to jest jakiś element, dlaczego ta cena tak się zachowała. W mojej ocenie to jest sukces, tak? Ten market cap, zobacz, w tej chwili DOX to jest 78 w ogóle miejsce global. Zobaczmy Notcoin, chyba niewiele gorzej. Not, zobacz, 69 i 900 milionów, także podobny też market cap do Nota. W mojej ocenie, już się powtarzam trzeci raz, to był sukces i oczywiście ten hype, to nie ma co mówić hype, to po prostu była rozrywka, ale to był kolejny krok, no bo jak wiecie, ja na przykład ten rok praktycznie cały poświęciłem się tym airdropom, tym top to earn, temu budowaniu tej społeczności, temu, aby każdy też coś pozyskał, no bo no właśnie, patrz, na czym mi też zależy w tym roku, to aby te nowe osoby muszą do krypto dochodzić, prawda? To jest, to musi być, adopcja musi się rozszerzać, abyśmy wszyscy na tym tak naprawdę w long termie zyskiwali, zarobili na tym wszyscy, nie? Więc ta łatwość, jaką to, że Telegram w taki łatwy sposób umożliwia ludziom integrację z kryptowalutami, no ten sposób, no wiecie, my tacy już rekiny, że tak powiem, którzy jesteśmy w krypto już więcej niż rok, no to może nas lekko nie smaczyć, że to się stało takie trochę aż żenujące, trochę śmieszne, tak jakby no come on, nie? Meme-coiny, klikacze, no te gówna, no co to jest, nie? No ale to działa, patrząc na liczby, to przyciąga ludzi do krypto, ok? Więc super, o to chodzi. I jak ktoś nowy ma okazję wejść do krypto, zarobić 50 dolarów tam sobie na jakimś klikaczu, takim jak ten, gdzie tam nie musiał nic robić, no bo gdybyś klikał przez pół roku na przykład coś i dostał 5 dych, no to rozumiem, że to jest żart, ale w tym przypadku to było adekwatne, ten airdrop był adekwatny do wniesionej pracy, więc ja się bardzo cieszę i też widzę po waszych komentarzach w tym roku dużo nowych osób tutaj na ten kanał też weszło, którzy piszą mi, że hej, pierwszy raz, pierwszy airdrop, pierwsza stuwa, pierwsza styczność z krypto, no i to mnie cieszy, nie? To jest fajne, jak najbardziej pozytywne. Oczywiście ja, tak mówiąc szczerze, oczywiście no, zawsze mówię, co myślę i myślę, że mam nadzieję, że to nie potrwa bardzo długo, tak? No bo ten trend, no ja też bym chciał, żeby ta hossa była bardziej poważna. Ten cykl jest niepoważny, tak? On jest, no, on zawiódł naprawdę wiele, wiele osób. To, że tylko memecoiny pompują i to, że Bitcoin jest w tyle, to, że ODEX do BTC jest tak głęboko w D, nawet właśnie mu się przyglądałem i temu, że no rozjeżdżamy się, no już teraz można powiedzieć, że to, co tutaj była, wiecie, powtarzalność, tutaj dwa cykle wstecz, cykl wstecz, teraz już się rozjeżdżamy, no rozwodniło się, tak? Jest tak dużo tych ODEX, czyli tych coinów poza top 10, jest ich tak dużo, ta woda się musi tak rozlewać na tyle małych bajorek, ten ocean, że no, chcąc, nie chcąc, ten współczynnik, ten others, ten indykator, nie indykator, tylko ten, no to zestawienie, tak, nam się rozjeżdża. Ale okej, dobra, skończmy tego doksa. Temat uznaję za zamknięty, a jeszcze może tyle, że jeszcze część z was czeka na airdrop, ponieważ ci, którzy kopią Bluma, a pewnie większość z was, to tam ma też wpaść airdrop doksów. Są opóźnienia, sieć TON, no wczoraj praktycznie, że stała. To też kolejny temat, który mógłbym się rozwinąć, ale może już w wielkim skrócie powiem wam tylko, że no jest to dla mnie niepokojące i takie, trochę mi to śmierdzi, że jednocześnie w tym dniu, kiedy tutaj no Durow jest zatrzymany i teraz, czy naprawdę jedna aplikacja, jeden coin DOX, no co prawda miał tam użytkowników ponad, kurczę, milion, ale czy naprawdę tak bardzo zapchał sieć, że nagle, kurczę, no ona stoi w miejscu? Wiecie,
Sieci mają problemy z przepustowością, no i to widzieliśmy wszędzie. Solana, znaczy wszędzie nie, ale wiele przykładów. Solana stoi, czy też stała co 2 miesiące średnio, ale taki ton, ta przepustowość, ona była spora i jakby mało kto by się spodziewał, albo nikt, że nagle może wystąpić takie przeciążenie sieci ton. Tam były cyrki, tak? Ja wczoraj robiłem sobie transakcje i nawet mi znikały te X, jakby kasa poszła, nie było te X, nie było widać na blockchainie. No takie rzeczy, co się wydaje, że jest niemożliwe. Bym to komuś powiedział, komuś technicznemu, to ci powie, no to jest niemożliwe. A się działo wczoraj, więc no było źle. Czy wróżę koniec tutaj Tona? No absolutnie nie. Jednocześnie wiem i często właśnie jakby to jest chyba najważniejsze. Wiem, jak często różne sieci po prostu i różne sytuacje po prostu są po to się dzieją, aby ktoś, najczęściej insider, mógł wynieść z tego korzyść. I kto wie, a może komuś teraz zależy na tym, aby ton spadł na 5, na 4, po to, aby tam się doładować, tak? Może ktoś chce jeszcze wykorzystać ten FAD, no ten strach teraz z tym, że Durow, nie wiadomo co z nim będzie, czy pójdzie siedzieć, czy nie. Pewnie nie, ale jednak no jest już to zawirowanie i to powoduje, że jest niepewność i być może ktoś chce na tym jeszcze więcej zarobić, nie? Na pewno nie uważam, że sieć ton upadnie, że ją zamkną, że coś w tym stylu. No w to ja nie wierzę, tak? Widziałem już, jak zamykali CZ-a i jak Binance miał upaść po to, aby potem odbiło 3x-y i inne przykłady, gdzie po prostu w ten sposób to dążyło. Jest ta akcja też, również większość z Was wydobywamy token HOT w aplikacji Here Wallet i tam również pokazał się jeszcze nie token, tak, na razie punkty, ale domyślam się, że będzie token free. I teraz to jest ta akcja, nie? Tutaj z tym Durowem, tam jak sobie na portfel wejdziecie, to po prostu zachęcam, aby tam wejść, wykonać 3 zadania i tam już można zdobyć chyba 50 albo 100 tych tokenów, no tych punktów póki co, które to później. Ja też wiem, że będą wkrótce kolejne jakieś aktywności na pozyskiwanie większej ilości tokenów. Także generalnie kolejny temat, gdzie przy okazji tak tego, że zbieramy HOT i tak tam wchodzimy, to jeszcze być może będziemy zbierać sobie token inny. Okej, o czym jeszcze chciałem powiedzieć? Jeszcze może o tym, bo też czasami w komentarzach pytacie, skąd biorę, czy też skąd brać nowe te tematy Tap to Earn. Tutaj napisałem posta wczoraj i zażartowałem, że no jeżeli jakimś cudem jeszcze komuś mało, no mi to już, ja mam już za dużo, ja już nie chcę więcej. Jak ktoś mi, jak mi jakiś skumpli podrzuca, że hej, zobacz ten temat, bo tu ma społeczność i tak dalej, to ja mówię, oh my god, nie, idź mi z tym, nie? Potem wpatrzę i mówię, no nie, dobra, no, ale już, kurczę, no, mam też dość. Ale do rzeczy, jak komuś mało, to zobaczcie, właśnie w tym Tone Station, czyli też ta aplikacja, w której również zbieramy tokeny, jeszcze punkty, Soon, to tam jest zakładka Clickers i tam jest w tej chwili kilkadziesiąt przeróżnych aplikacji, klikaczy, gdzie zbieramy czy to punkty, czy to tokeny i oni co jakiś czas wrzucają nowe, co ciekawsze rzeczy, więc właśnie jakby w odpowiedzi na to pytanie, to jest jeden ze sposobów na pozyskanie nowych klikerów, tak? Tak w ogóle to właśnie dzisiaj, 29, zgadza się, Tone Station napisało posta, że dzisiaj będzie jakiś announcement, coś mają Tone Station, zobaczmy, to było chyba dzisiaj, nie? Moment, czekajcie. Jest, no tak, zobaczcie. Big reveal, tak? Soon, czyli coś dzisiaj nam wrzucą, jakiś news. No ciekawe, co to będzie, nie? Ten token ja też odbieram, też o nim wam często piszę, znaczy może nie często, ale kilka razy napisałem o tym, ponieważ ten token Soon wydaje mi się tak intuicyjnie, że też jakąś może fajną cenę złapać. Okej, no to cóż, na sam koniec może jeszcze ten temat. Napisałem dzisiaj posta i tak jak zacząłem ten odcinek, przegadałem, to może i przegadam końcówkę, może będzie taki cały przegadany, ale niech już tak jest. No bo zobaczcie, no zapytałem was, jeżeli tak szczerze,
pomyślisz sobie o swojej całej przygodzie w krypto. O całości, łącznie z pierwszymi krokami, łącznie z twoim futures, spotem i tak dalej. Być może jest to kilka lat, może kilka miesięcy, tak? To pytanie brzmi, czy jesteś na plus, czy na minus? I ja wiem, że nawet może być ciężko sobie jakby przypomnieć wszystko, całą aktywność. Nawet może nie liczymy tych wydatków czasami, jeżeli można określić tak wydatki w krypto. No ale gdzieś intuicyjnie wiemy, czy jesteśmy na plus, czy na minus, i zobaczcie, 300 głosów, drobna przewaga, że jednak na minus. Czemu taką ankietę zrobiłem? Kilka dni temu rozmawiałem z kolegą, pozdrawiam Tomka, Tomek się nie obrazi, bo to nic personalnego nie padnie, ale użyję ciebie jako tej mały przykład. Gadam z Tomkiem, który mówi mi, że on nawet nie wiedział, i ja też nie wiedziałem, on nie wiedział, że ja jestem w krypto tak mocno, i tam gadamy chwilę, no to wyszło na jaw i jakby on mówi, o super, wiesz, ja też już od ładnych kilku lat sobie inwestuję w krypto. No i ja mówię, o fajnie, nie, no ale tak chwilę gadamy dłużej, no i tak drążę temat, pytam, co robisz, nie? I Tomek, mówisz mi, że no przede wszystkim, no to raz na jakiś czas sobie na futuresach obraca i no udało mu się kilka dobrych wyników zrobić. I teraz, okej, nie? Cieszę się twoim szczęściem, ale gadamy chwilę dłużej. No i schodzi to w tą stronę, że Tomek tutaj mówi mi o tym, że no ale no też wiadomo tam, trochę mu nie poszło na tym futuresie tam czy tam. No i summa summarum, że tak naprawdę, no to on nie zarobił na krypto. I teraz zobacz, pierwsza myśl, to być może też właśnie nawiązuje do tego początkowego tematu, jak myślisz czasami o sobie inaczej niż jest w rzeczywistości, bo pierwsze zdarzenie, tak, ja inwestuję w krypto, tak, ja też tutaj jestem, super temat, nie? A potem się okazuje, hej, jestem kilka lat i nie zarobiłem, jestem na minus, ok? I teraz ja mam, wiem o tym, mam taki minus, swój minus, jakby minus, no po prostu taką może wadę, a może cechę. Mam czasami problem też z kontaktami międzyludzkimi, no bo czasami zbyt bezpośrednio mówię, co myślę. Mógłbym komuś zostawić przestrzeń, aby sam pomyślał, a czasami walę po prostu z mostu. Niektórzy mnie za to nie lubią, ale tak już mam. No i teraz w tym przykładzie powiedziałem Tomkowi, słuchaj, ale no to ty nie jesteś po pierwsze inwestorem, tak? To jest jakby pierwszy temat. I to nie chodzi, aby krytykować ciebie czy kogoś, ale po prostu, abyś sam sobie zdał sprawę z tego, co robisz, nie? Czy to jest inwestycja, czy to jest gambling? O co chodzi ci w tym krypto? Jeżeli jesteś tu tyle lat, czy robisz to dla rozrywki, dla hazardu? To też jest w porządku, o ile wiesz o tym, że to robisz. Rozumiecie? To jest ogromna różnica, nie? No bo jeżeli się oszukujesz, no to to już nie jest w porządku. I teraz z tym się łączy jeszcze jedna puenta. Tutaj zobacz. Okej, tyle lat mówisz, bawiłeś się w to. I pomyśl, gdybyś za każdym razem, kiedy wpłacałeś na futures i wpłacałeś, wygrywałeś, szło ci dobrze, potem zawsze minus 100%, nie? Każdy to zna, nie raz, nie dwa, każdy raz to przechodził. No i teraz, jakbyś za każdym razem chociaż połowę tego przeznaczał na zakup spota, bo to się łączy z takim nudnym tematem, o którym wam często na kanale mówiłem i często jak z kimś rozmawiam prywatnie, to o tym powtarzam naprawdę, bo zależy mi, jeżeli kogoś chcę w jakiś sposób tak lekko pchnąć w stronę tutaj tego świata krypto, to mówię, zacznij sobie skubać bitcoina. Skubać chociaż. I teraz w tym przykładzie Tomka, jakbyś przez te lata skubał bitcoina, to zobacz teraz, mimo że w futuresie ci nie idzie i tam niestety masz na zero, na minus wszystko ci poszło, to patrz, masz skumulowane bitcoina, który to przez lata być może teraz nawet ci odrabia część strat, ale przede wszystkim jest to budowanie zdrowego nawyku, takiego odpowiedzialnego, zdrowego nawyku prawdziwego inwestowania. Tak, cykliczne, regularne skupowanie, skubanie, że tak powiem, tego bitcoina. I na tym jakby to jest coś, co ja próbuję zaszczepić ludziom, kiedy z kimś rozmawiam, kto jest jeszcze laikiem w krypto. Nie od razu futures, trading i kurczę wykresy, tylko zacznij skubać sobie, nie? No bo naprawdę to jest nie tylko najbezpieczniejsze i finansowo, i dla
kurczę, dla umysłu, dla twojego mentalu, ale potem możesz, wiesz, sobie to przechodzić na kolejne kroki i też może być tam futures, nie? Także wiesz, jakby tu już kończąc, ja tak mogę mówić, wiecie, bardzo długo, ale moja puenta jest właśnie taka, nie? Że zdaj sobie sprawę, co robisz, kim tu jesteś i czy na pewno jesteś samym sobą uczciwy. Z tym was zostawię 25 minut. Słuchajcie, jutro jest piątek, ale jutro mam chyba coś, mi żona mówiła, że coś tam mamy ogarniać, także życzę wam miłego weekendu. I słyszymy się prawdopodobnie w poniedziałek, czyli już we wrześniu. Mental Game, cześć.